Widzicie, co jest za mną? Możemy być dokładnie jak te liście. Takie żółte, już wcale nie takie piękne jak latem. No i właśnie pytanie brzmi, czy moje serce jest naoliwione Bożą obecnością? Oliwą, która jest nie do zdobycia w inny sposób, jak tylko poprzez przyjęcie, poprzez bycie z Chrystusem. Dzisiaj w psalmie responsoryjnym, kiedy byliśmy w kościele i śpiewaliśmy, powtarzaliśmy refren: Ciebie, Boże, pragnie moja dusza. Czy tak jest? Czy tak jest? Czy to, co śpiewamy, czy to, w czym uczestniczymy na Eucharystii, podczas nabożeństw, modląc się, jest faktem? Bo jeżeli tak nie jest, to muszę zrobić wszystko, aby Chrystus był obecny w moim życiu. Aby to On był tym, którego ja wybieram świadomie, dobrowolnie, w sposób nieprzymuszony. Aby to On ukształtował moje serce, by było sercem z ciała. Sercem, które przebacza, sercem, które wychodzi z postawą zrozumienia. Sercem, które jest gwałtownicze, ale nie bez sensu, ale tą gwałtowniczością w imię Chrystusa, by działać na rzecz ludzi, na rzecz drugiego człowieka, by pomagać, by nieść Bogu zawsze chwałę poprzez życie miłosierdziem. Kochani, możemy być głupi albo roztropni. Ci, którzy szukają mądrości, znajdują ją. Czy szukam mądrości? Czy jestem człowiekiem, który nieustannie jest w drodze, w misji? Do tego jesteśmy powołani. Dziś, w 15 dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, cieszmy się i bądźmy wdzięczni Bogu za to, co mamy. Za to, że możemy uwielbiać Boga, poznawać Go w atmosferze naprawdę Kościoła, który nie jest prześladowany, który jest wolny, gdzie tych prześladowań wcale nie odczuwamy na własnej skórze. I módlmy się za Bliski Wschód. Módlmy się za ludzi, którzy w Libanie, w Iraku, w Egipcie, którzy w Syrii, w Izraelu, w Strefie Gazy doświadczają wielu cierpień właśnie z powodu wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Niech nasza modlitwa będzie gorąca, ale również mobilizuje nas do tego, aby kształtować społeczeństwo oparte na dialogu, społeczeństwo oparte na miłości i społeczeństwo oparte na tym, by tworzyć jedność i pokój.